Cześć kochani, tutaj Dziemian. Za tydzień koncert Artyści Przeciw Nienawiści zorganizowany przez Dodę i będę miał przyjemność wystąpić na tym koncercie. Odbędzie się on w Atlas Arenie w Łodzi. Z tego co wiem, praktycznie wszystkie bilety są wyprzedane. A dzisiaj jedziemy do Warszawy na taki mini wywiadzik, żeby troszeczkę właśnie opowiedzieć, tam będą nas nagrywać, żeby opowiedzieć o hejcie, o złych emocjach, z którymi też mamy niestety okazję się spotykać w internecie i na YouTubie. Także po raz pierwszy naszą nową furką jedziemy tutaj właśnie z MacDochem. MacDoch za kamerą i lecimy. Cześć kochani, patrzcie kogo tutaj mamy, jest z nami Magda Bereda i właśnie cześć. Jesteśmy w siedzibie cyfrowego Polsatu i dzisiaj nagrywamy takie, można powiedzieć, wywiady, w których opowiadamy o hejcie, dokładnie, o wszystkich takich negatywnych rzeczach, z którymi mieliśmy nieprzyjemność tak, się dokładnie. Spotkać w internecie. A wszystko dlatego, że widzimy się już 27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi na koncercie Artyści Przeciw Nienawiści. Dokładnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. No to już jesteśmy, patrz. Tu jest ta fosa. Ta fosa tajemna, tu można jeździć w kółko na tej arenie. Siemanko, właśnie dojechaliśmy do Atlas Areny w Łodzi i dzisiaj przed nami koncert Artyści Przeciw Nienawiści. Będę miał przyjemność zaśpiewać w chórkach u pani Maryli Rodowicz i zaśpiewam taką dużą piosenkę ze wszystkimi We Are The World. Fajna okazja, żeby poznać się nowych ludzi, bardzo fajna inicjatywa. Jeszcze fajnie, że w sumie parę miesięcy temu, nie Magda, tutaj występowaliśmy też na Atlas Arenie. Także kolejny raz tu jesteśmy i w tym roku jeszcze Sopot Top Trendy, czyli teraz to się nazywa chyba Sopot Top Hit. To w maju, a we wrześniu z Brave'em również Narodowy, Stadion Narodowy, także będę niedługo o tym informował. Boom. Z tej strony Dziemian. W sumie, tak technicznie też. Patrzcie, kogo my tu mamy, patrzcie. No witam, witam. I oto cała ekipa. Chodź. Już niedługo w czwórkę. Wiosną jestem już dziś. No, pozdrawiamy widzów. Ja mnie już widzieliście pewnie na wyprawie z Eden Sheeranem. Nagrywaliśmy też wspólnie piosenkę Wiosną jesteś ty. No. Albo ty, albo sobie. Każdy jest wiosną. Tak, każdy ma swoją wiosnę. Raz jest zimą, raz latem, raz wiosną, pisać a raz jesienią. Chyba tomiki poezji, myślę, że dalej. Myślisz? Tak, napiszcie w komentarzu. Czy kupilibyście tomik za cenie promocyjnej 32 zł i 90 groszy? Ding! Dziękujemy. Do zobaczenia, hej! Czekaj, zrobię ci przejście. Jesteśmy na koncercie Artyści Przeciw Nienawiści, ale to chyba już wiecie po vlogu i pewnie po tytule, ale no, chcieliśmy wam powiedzieć, że jest bardzo fajnie, bardzo przyjemna atmosfera. Staś, dzięki. Kochajmy się. Dzięki. Hej, tutaj Kasia. Michał Sobierajski. Przyjechaliśmy tutaj w super celu wszyscy, żeby razem się zjednoczyć i zaśpiewać. Kochajmy się i twórzmy fajną muzykę. Jednoczmy się wszyscy. Dokładnie. Dzisiaj jest sobota, 9 marca. Od koncertu Artyści Przeciw Nienawiści minęło już około, właściwie nie około, tylko dokładnie półtorej tygodnia. I cały czas wracam myślami do tamtego dnia. Myślę, że to był niesamowity koncert. Widziałem właśnie w tej finalnej piosence, widziałem wzruszenie w oczach wielu artystów. To była naprawdę piękna chwila. I co jest niesamowite? Niesamowite jest to,
że potrafiliśmy się wszyscy zjednoczyć, pomimo tego, że na pewno nie wszyscy się lubią w tym środowisku, nie wszyscy tworzą ten sam gatunek muzyczny, tworzymy różną muzykę, że potrafiliśmy się zjednoczyć pomimo tych różnic i wystąpić razem przeciwko nienawiści, przeciwko bezsensownemu hejtowi w internecie. Także myślę, że to była bardzo piękna chwila i mam nadzieję, że będzie więcej koncertów z serii Artyści Przeciw Nienawiści. To by było na tyle, mam nadzieję, że ten krótki vlog wam się podobał. Zobaczyliście troszeczkę, jak to wyglądało od backstage'u. I co mogę powiedzieć? W tym roku szykują się 3 płyty, jedna z coverami jest już praktycznie gotowa. Kolejna jest też już praktycznie gotowa. Nad trzecią pracuję cały czas i mam nadzieję, że uda się wszystkie te 3 płyty w tym roku sfinalizować. Także obserwujcie koniecznie kanał, teraz będzie dużo filmików. Planuję co tydzień. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale przynajmniej co 2 tygodnie chcę, żeby jakaś treść się pojawiała. A w tym tygodniu, jak dobrze pójdzie, to lecą 2. Także trzymajcie się, do następnego razu.